Cześć wszystkim, to znowu ja, Kastetus. Dzisiaj bierzemy na warsztat kolejne zadanie z fabuły głównej, kosztowne łowy. Pamiętajcie, jeśli podobają się Wam moje filmiki, proszę zostawcie po sobie jakiś ślad. Lajka, komentarz, a najlepiej subskrypcję. A teraz wracamy już do zadania i biegniemy do lożka przesłuchać Heneka. Do lożku, w sumie to do grobowca. No nie istotne. Henek, patrzy na ciebie beznamiętnie. Przyszedłeś się odwdzięczyć za to, że cię uwolniłem? Nie licz na to. Tak myślałem. Spokojnie, nie zabijemy cię. Musisz nam powiedzieć, gdzie chowa się Gojohaj. Skąd mam to wiedzieć? Siedziałeś w jego obozie. Na pewno usłyszałeś coś, co mogłoby nas pokierować. Co będę z tego miał? Wypuścimy cię. Mimo tego, że wiem o waszym przemycie i handlu Kuizrachem, twój generał nie będzie chciał puścić mnie wolno. Nie wszyscy jesteśmy tacy jak Vincent. Jeśli nam pomożesz, wypuścimy cię. Nikt tu nie chce więzić Haligajczyków. Z tego, co słyszałem, Utojczycy mają jeszcze jedną kryjówkę w jaskini w lesie Orgu. Wejście do niej znajduje się niedaleko wioski Zielonoskórych. Utojczyków jest tam znacznie więcej niż w kopalni. Nie wiem, czy macie tylu ludzi, żeby sobie z nimi poradzić. Nie martw się o nas. Damy sobie radę. Będziesz musiał poczekać, aż wrócimy. Ale jeśli rzeczywiście znajdziemy tam kryjówkę Utojczyków, postaram cię, żeby Piotr cię uwolnił. I jak, dowiedziałeś się czegoś? Gojohaj ma kryjówkę w lesie orków. Lepiej to sprawdzić. Nie do końca ufam Henrykowi. Takim jak on nie można ufać. Wyślę kogoś, żeby obserwował tę kryjówkę. Gdzie to dokładnie jest? W jaskini, niedaleko wioski orków. Henryk twierdził, że są tam siły, z którymi możemy sobie nie poradzić. Ach tak, Pedro robi groźną minę. Jeszcze zobaczymy. Sukin syny nas nie doceniają. O ile to nie zasadzka. Na to też będziemy przygotowani. Zbiorę najlepszych ludzi i przeprowadzimy rozpoznanie. Pokażemy tym Utojczykom, do czego jesteśmy zdolni. Macie teraz chwilę dla siebie. Odpocznijcie i nabierzcie sił. Gdy wrócicie, czeka was wyprawa do lasu orków. Kiwam głową i odchodzę. Jeszcze jednego. Nie, Kastecius, już ci starczy. No trudno, to wracam do Petra. Kastecius, w końcu się zjawiłeś. Jesteś gotowy? Na tyle, na ile mogę być. Doskonale. Możemy zaczynać. Rozgląda się po zebranych. Moi ludzie wrócili wczoraj z lasu orków. Widzieli Utojczyków kręcących się przy jaskini. Wygląda na to, że te łajzy rzeczywiście się tam chowają, ale nie możemy teraz wykluczyć pułapki. Więc jaki jest plan, generale? W przypadku prawdziwej kryjówki musimy założyć, że Gojohaj naprawdę ma tam siły, dzięki którym czuje się nietykalny. Trzeba go wyprowadzić z błędu. Weźmiesz większość naszych ludzi i poprowadzisz ich do lasu orków. Żebyście nie wleźli prosto w zasadzkę, Kastecius i jego ludzie jako pierwsi sprawdzą jaskinię. Dodatkowo porozstawiacie czujki w okolicy, żeby nie zaskoczyły was wrogie posiłki. Tyjnu, ty dowodzisz. Choć mam zastrzeżenia co do twojej postawy moralnej, to zdolności bojowych odmówić ci nie można. W związku ze znaczeniem tej misji otrzymujesz też natychmiastowy awans na podpułkownika. Podpułkownika? W głosie byłej sierżant słychać zdziwienie. To zaszczyt, generale. Dziękuję. Zasłużyłaś sobie. Gdyby coś się stało podpułkownik Tyjnu, dowodzenie przejmie podporucznik Kastecius. No, wiecie już, co macie robić. Możecie ruszać. Tyjnu, Kastecius, chciałbym jeszcze z wami porozmawiać. Mam nadzieję, że wiesz, ile znaczy ta misja. Oczywiście, generale.
Na pewno rozumiesz, że życie twoich żołnierzy znaczy mniej niż te kamienie? Co zrobisz, gdy utojczycy pojmą część naszych i będą chcieli ich wymienić za monoksydy? Albo gdy trzeba będzie uciekać z kamieniami, zostawiając resztę ludzi na pewną śmierć? Każdy żołnierz jest gotowy na poświęcenie. Na poświęcenie życia może tak, ale jeśli trzeba będzie poświęcić swoje zasady i zrobić coś paskudnego, by osiągnąć cel, postąpię tak tylko wtedy, gdy nie będzie innego wyboru. Zobaczymy. Możesz odmaszerować. A czego będzie dotyczyła moja reprymenda? Podczas twojej nieobecności Kadej zwróciła mi uwagę na to, że jestem wobec ciebie zbyt surowy. Nie powiem, gdy dostarczyłeś mi tylko dwa jaja z kalterka, nie wyrobiłem sobie o tobie najlepszego zdania. Podejrzenia o zdradę też ci nie pomogły. Niemniej z czasem udowodniłeś, że można na tobie polegać. Peder mówi wolniej, jakby słowa z trudem przechodziły mu przez gardło. Dlatego chciałem powiedzieć, że... Kasteczus, porządny z ciebie żołnierz. Generał nie jest przypadkiem zmęczony? Kasteczus, cholera, próbuję cię pochwalić. Wierzę, że mogę ci zaufać, dlatego nie spieprzcie z tyjnu tego zadania i wróćcie mi tu ze wszystkimi monoksytami. Zrozumiano? Tak, jest. To odmaszerować. Wciąż uśmiechnięty kiwasz głową i wychodzisz z pomieszczenia. Kasteczus, myśleliśmy trochę o tym, jak podejść do walki z Gojohajem. I co ustaliliście? Przede wszystkim trzeba pozbawić go zbroi. Kaedy twierdzi, że wypatrzyła już miejsca, w których są wiązania. Zajmie się nimi, jeśli tylko ty i Lubos będziecie wystarczająco długo go rozpraszać. To da się zrobić. Kasteczus, skończcie te rozmowy. Musimy ruszać. Podpułkownik wzywa. Chodźmy. Najwyższy czas odwiedzić Utojczyków. Całkiem spory oddziałik tutaj mamy. No to lecimy. Rozmieściłam w lesie kilku ludzi. Ostrzegą nas, jeśli w pobliżu pojawi się więcej Utojczyków. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak wejść do tej jaskini. Jeśli to pułapka, wycofajcie się. W innym wypadku wyślijcie do nas kadry, a my natychmiast do was dołączymy. Powodzenia, Kasteczus. Dziękuję, pani podpułkownik. Za mną. Krzyczy coś w swoim utorskim języku. Zaczyna krzesać iskry nad skrzynką z fioletowymi kryształami. Jeśli to ta sama mieszanka, której użyto do wysadzenia statków w Talii, magia Vivienne nic tutaj nie pomoże. Na nim. Zanim do niego dobiegniecie, udaje mu się zapalić sejki. Czujesz tylko ognisty podmuch. Upsik. Aha, a więc wycofać się. Bum. Dobra, odpocznijmy chwilkę. O. Znajdź go. Przeklęci Utojczycy. Co się stało? W jaskini było tylko kilku żołnierzy. Wysadzili się za pomocą sejmki. Dobrze, że się tak szybko zorientowałeś. Patrzę na ciebie. Moja tarcza by tego nie wytrzymała. Widziałem już coś podobnego, gdy opuszczałem talię. Jeden Utojczyk próbował wysadzić statek. Po kolei. Więc w środku było tylko kilku Utojczyków i odpalili sejmki zaraz po tym, jak weszliście? Tak, wyglądali na zaskoczonych. Dziwne. To nie była dobrze zaplanowana pułapka. Utojczycy poświęcili się w nadziei na to, że zabiją kilku naszych ludzi? Mam wrażenie, że to nie wszystko. Podpułkownik chyba nie sądzi. Lepiej wracajmy. Natychmiast. No i to jest pułapka. O mateńko. Szumowiny. Nic nie mówi, patrzy tylko pustym wzrokiem na ciała tajemniczych. Peter, jako pierwsza, otrząsa się z
szoku. Do posiadłości. Musimy zobaczyć, czy generał żyje. Generale Wolsuny. Ku waszemu zdumieniu uchyla nieznacznie powieki. Dokumenty zabrane. Niech generał oszczędza siły. Vivien się panem zajmie. Sprawia wrażenie, jakby niewiele do niego docierało. Idioci, podzieliliśmy siły. Nie przewidzieliśmy. Odchyla Petra i przygląda się jego głowie. Ma głęboką ranę. Zbyt mocno krwawi. Ściska twoje przedramię i patrzy ci prosto w oczy. Udaje mu się wykrztusić tylko jedno słowo. Idioci. Potem jego głowa opada na bok. Generale, potrząsa lekko Petra. Nie żyje. Widzisz, jak podpułkownik wstaje. Wpatruje się w Petra z niedowierzaniem. Nie przypuszczaliśmy, żeby zaatakować oficjalne schronienie pod ochroną Alailu. Do głowy nam nie przyszło, że tak zaryzykują. Zbyt często nam się to zdarza. Nie doceniamy determinacji tych sukinsynów. Przenieśmy go do sypialni. Wygląda na przybitą. Potem trzeba się rozejrzeć po posiadłości. Może komuś udało się przeżyć. Przytakujesz i schylasz się po ciało generała. Wciąż nie wierzę, że się do tego posunęli. Gdyby chociaż jeden z naszych dotarł na posterunek i ściągnął Alailczyków, myślisz, że uratowaliby Petra? Nie wiem, ale zatarg ze strażą pogorszyłby stosunki Utoju z Alailem i Haligardem. Albo Utojczycy przestali o to dbać, albo upewnili się, że nikt nie dotrze do posterunku. Jeno skąd wiedzieli, co by teraz atakować? Bo sami nakłonili nas do opuszczenia posiadłości. Gorohar musiał poinstruować swoich ludzi, że jeśli zostaną złapani, mają opowiadać historykę o fałszywej kryjówce. Potem wystarczyło, że przyczaił się w pobliżu z małym oddziałem i czekał. Znaczy się wiedział, gdzie generała znaleźć. To żadna tajemnica. Wolsun był tutaj znaną osobą, a obóz pod latarnią i posiadłość Deweis są oficjalnie obozami dla uchodźców, gdzie przebywał jako cywil. A nieoficjalnie gromadził w tych obozach żołnierzy i przeprowadzał z nich operacje wojskowe. To prawda. Zarówno władze Alailu, jak i Haligardu zdają sobie sprawę z tego, co robimy, ale przymykają na to oko, póki nie sprawiamy zbyt dużego zamieszania. Bo często na tym zarabiają. Przytakuje, a potem patrzy w kierunku sypialni. Poczuliśmy się zbyt bezpiecznie. Nasi generałowie siedzą w obozach otoczeni żołnierzami, a Utojczyków jest niewielu. Większość przebywa tu nielegalnie i musi się wystrzegać władz. Ale wystarczyło, że na chwilę zostawiliśmy kogoś ważnego bez porządnej ochrony i... Przeszukajmy posiadłość, może znajdziemy jakichś ocalałych. Trzeba też powiadomić straż. Niech się dowiedzą, że w okolicy przebywają utojskie siły. Może pomogą nam ich znaleźć. Giza, tak? Jesteś w stanie rozmawiać? Głowa mnie wykańcza, ręka podobnie, ale tak, damy radę mówić. To opowiedz nam o wszystkim, co pamiętasz. Pełniłeś wartę w posiadłości, prawda? Tak, razem z Jacyntem staliśmy na sterze gabinetu, gdy nagle usłyszeliśmy krzyki. Generał kazał nam zabarykadować wejście do budynku, ale zanim to zrobiliśmy, drzwi otworzyły się z hukiem i przecisnął się przez nie ten olbrzymi... Co było później? Olbrzym chwycił Jacynta za hełm i zgniótł go w palcach, jak skorupkę orzecha. Nie wiedziałem, by ktokolwiek potrafił coś takiego. Próbowałem dźgać tego potwora i trafiłem halabardą między płyty, ale nie przejął się tym. Machnął tylko buzdyganem i poleciałem do tyłu. Gdybym nie zasłonił się ręką, pewnie byłoby po mnie. A potem? Utojczyk cię oszczędził? Straciłem przytomność. Olbrzym musiał uznać, że mnie zabił. Gdy się ocknąłem, w pomieszczeniu było już pół tuzina utojczyków. Generał leżał na ziemi, a Olbrzym zadawał mu pytania. Pamiętasz, o co pytał? O to, jakie mamy plany, czy to my odpowiadamy za zniknięcie utojskich okrętów, co chcieliśmy zrobić z monoksytami, ale generał nic nie zdradził. Kazał mu się wypchać. Z kolei Olbrzymowi nie zależało za bardzo na odpowiedzi. Oznajmił, że nie wysłano go tu po informację, a potem uderzył głową generała o ścianę, aż czasnęło. Bydlak. Nie usłyszałeś niczego, co mogłoby nam pomóc? Zanim uderzył generałem o ścianę, wspomniał, że powinien być nam wdzięczny, bo monoksyty bardzo mu się przydadzą. Nie powiedział do czego. To wszystko? Tak. Przynajmniej teraz niczego sobie nie przypominam. Po śmierci generała znowu straciłem przytomność i obudziłem się, gdy ta dziewczyna zaczęła mnie cudzić. W porządku. Bojka, zaprowadzi cię do namiotu.
Widzisz, jak medyczka i żołnierz wychodzą. Niepokoi mnie fakt, że Gojohaj ma plany wobec monoksytów. Co o tym myślicie? Zapewne będzie chciał zbudować własny teleport, o ile kamienie nie mają innych zastosowań. Teleport wydaje się najbardziej prawdopodobny. Gojohaj będzie mógł sprowadzić więcej swoich ludzi do Alailu lub wrócić do utoru z dokumentami Petra i drugim kamieniem. Jeśli zabierze ze sobą kamień, możemy zapomnieć o ratowaniu tych nieszczęśników stali. To prawda. Podobnie z dokumentami. Nie wiemy, co w nich było, ale jeśli Petra sporządził jakieś zapiski na temat planu skontaktowania się z pozostałymi, to sytuacja wygląda tak samo jak z monoksytami. Tyle, że to w żaden sposób nie przybliża nas do znalezienia Gojohaja. Na moment zapada cisza, którą nieśmiało przerywa pytanie. A te telepoeta, to się tylko z tych kamieni robi? Dobra myśl, żołnierzu. Jeśli do budowy teleportu potrzebne są jakieś rzadkie materiały, to może dzięki nim wyśledzimy utojczyków. Nasz siłacz potrafi zaskoczyć, zajrzy z aprobatą na wielkoluda. Mam bliste pojęcie o tym, jak tworzyć taki teleport, ale lepiej to skonsultować ze specjalistą. Humboldt, zdaje się, napisał kiedyś pracę na temat magii teleportacyjnej. Pani podpułkownik, przybył kapitan Straży Granicznej. Rozumiem, patrzy na was. Idźcie do Humboldta i dowiedzcie się wszystkiego o teleporcie z monoksytów. Ja przedstawię sprawę Alailczykom. Może dostaniemy jakieś wsparcie. Tak jest. Prowadź kapitana. Możecie tu zostać. Sam pomówię z Humboldtem. W porządku. Do zobaczenia. Wieści szybko się rozchodzą. Tak, Peter został zabity przez utojczyków. Ale to nie jest teraz najważniejsze. Musimy wiedzieć, jakich materiałów potrzeba do budowy teleportu zasilanego przez monoksyt. Znasz się na tym? Liznąłem kiedyś trochę wiedzy o magii teleportacyjnej. Napisałem nawet na ten temat jedną pracę. Zalety i wady teleportacji pod wpływem substancji odurzających. Widzisz, odkryłem. Na pewno coś zdumiewającego, ale o tym pogadamy kiedy indziej. Och, no tak. Wspomniany teleport musi utrzymywać energię monoksytów w odpowiednim rezonansie. Najczęściej stosuje się do tego ramę ze stali przepływowej, specjalnego stopu żelaza, srebra, niklu i pyłu oneksowego. Taki stop jest świetnym przewodnikiem magii przestrzennej. Gdzie można go dostać? To rzadki materiał wyrabiany głównie na zlecenie magicznych uczelni lub zamożnych obywateli. Jedyną osobą w okolicy, która może mieć coś takiego, jest Landau. On handluje rzadką stalą. Podobno ma nawet jakieś mechaniczne konstrukty. O konstruktach pogadamy kiedy indziej. Na razie muszę odwiedzić Landała. Bywaj. Chciałbym się dowiedzieć, czy handluje pan stalą przepływową. Z rzadka, to bardzo unikatowy stop. Ale zdarza się panu to robić, prawda? Sprzedał ją pan komuś ostatnio? Nawet jeśli, to sprawa między mną i moim klientem. Schronienie dla tajemniczyków zostało zaatakowane przez utorski oddział. Wszystko wskazuje na to, że utorczycy chcą użyć stali przepływowej do stworzenia teleportu, dzięki któremu sprowadzą do Alailu jeszcze więcej zbrojnych. To nie moja sprawa, ja tylko sprzedaję materiały.
Będzie prościej, jeśli powie mi pan, kto kupił tę stal. Inaczej zaczną się oficjalne śledztwa, przesłuchania, podejrzenia. Chyba nie chce się pan pakować w całe to polityczne bagno. Wyplątałbym się z wszelkich podejrzeń bez większego problemu, ale masz rację, szkoda na to czasu. Stal przepływową kupił ode mnie pogranicznik imieniem BNS. Zgaduję, że stal przepływowa nie jest tania. Nie zastanawiało pana, skąd zwykły pogranicznik miał taką kwotę? Nie pytam, skąd moi klienci mają pieniądze. Gdzie znajdę tego BNS-a? Posterunek graniczny pod Kemenak. Tam go znajdziesz. Pewnie Herewald będzie wiedział, czy BNS jest na patrolu, czy posterunku. W każdym razie dziękuję za te informacje, panie Landau. Powinienem powiedzieć Tyjnu, czego się dowiedziałem. Co tu robisz? Przyszedłem, gdy tylko usłyszałem o ataku. Więc musiała się wydarzyć tragedia, żebyś znowu zechciał nam pomagać? Wiesz, że to nie jest dla mnie łatwe. Ta wojna dla nikogo nie jest łatwa, ale walczymy, bo tak trzeba. Dlatego jestem, prawda? Trochę za późno. Utojczycy znowu postawili na swoim. Pedro nie żyje, a szansa na to, by pomóc ludziom stali, zmalała prawie do zera. Wszystko wokół zaczęło się sypać, a ty nie mogłeś zdecydować, czy chcesz być częścią tej walki, czy nie. Widzisz, jak Edgar podchodzi do Kady. Już dobrze, dziecino. Naprawimy to. Zobaczysz. Zrobimy porządek z tymi utojczykami. Skoro już wszystko sobie wyjaśniliście, to mam dla was ważne wieści. Kastecius, dobrze cię widzieć. Słyszałem, że przejąłeś dowództwo, gdy mnie nie było i całkiem dobrze sobie poradziłeś. Cieszę się, że padło na kogoś, kto zna się na rzeczy. Wyciąga rękę, ściska mnie. Zbyt długo pozwalałem, by ciążyła na tobie odpowiedzialność za tych ludzi. Dlatego teraz, jako wyższy stopnie, przejmuję dowodzenie. Ta odpowiedzialność wcale mi nie przeszkadzała. To najwyraźniej nie zdążyłeś jeszcze porządnie pożałować swoich decyzji. Wierz mi, to przychodzi prędzej czy później i jest kolejnie nieprzyjemne. No, ale mówiłeś, że masz jakieś ważne wieści. O co chodzi? Chodźmy do Tyjnu. Na miejscu powiem wam, czego się dowiedziałem. Wykluczone. I tak mieliśmy szczęście, że byliście w obozie pod latarnią. Nie mogę siedzieć bezczynnie, gdy nasi ludzie mają problemy. Zalan też, choć pewnie temu zaprzeczy. Tym razem będziecie musieli to przeczekać. Bez was nie zdołamy przeniknąć do Talii. Pani podpułkownik, my naprawdę umiemy o siebie zadbać. Talik, Balnik przyposłał nas na najcięższe misje, bo wiedział, że wyjdziemy z nich cało. To nie Talia. Tutaj musimy stawiać na bardziej desperackie rozwiązanie. Czyżby? Bo odnoszę wrażenie, że już jesteście dość zdesperowani. Niech mnie pani podpułkownik nie zrozumie źle. W przeciwieństwie do tego zapaleńca, uważam, że pchanie się w łapy Gojohaja to czyste szaleństwo. Ale my mamy towarzyszy w tej Talii. Ludzie, którym obiecaliśmy pomóc. Nie możemy pozwolić, by ten sukinsyn zniknął z jedyną szansą na ich ratunek. A wygląda na to, że bez nas nie będziecie w stanie mu przeszkodzić. A co jeśli odzyskamy kamienie, ale stracimy was obu? Zrozrysowaliśmy dla pani podpułkownik nowy układ miasta. Wytłumaczyliśmy się, jak dostać się do pozostałych. Podstawy języka znacie. Ten cały plan pewnie i tak skończy się jedną wielką katastrofą. Ale jeśli dalej chcecie wprowadzić go w życie, to zapewniliśmy wam wszystko, co potrzebne, żeby się powiódł. Mam nadzieję, że naprawdę potraficie walczyć tak dobrze, jak myślicie. Zapewniamy, że tak. O Kastecius. Co powiesz na to, żebyśmy dołączyli do twojego oddziału? Już nie mojego. Edgar, zjawiasz się akurat wtedy, gdy najbardziej cię potrzebujemy. Musiałem przyjść po tym, jak usłyszałem, co spotkało Petę. Cieszę się, że jesteś, ale do rzeczy. Wiesz już, z czego robi się ten teleport? Tak i nie. Musimy porozmawiać z tym pogranicznikiem. Kastecius, jeśli nie masz nic przeciwko, Edgar przejmie teraz dowodzenie. Jest wyższy stopnie. Już to ze sobą dogadaliśmy. Doskonale. Znajdźcie tego VNS-a i ustalcie, jakie są jego relacje z utojczykami. Weźcie ze sobą tych dwóch.
Tylko postarajcie się utrzymać ich przy życiu. Jeśli wyruszymy do Talii, mogą okazać się bardzo przydatni. Rozkaz, pani podpułkownik. Możecie odmaszerować. Dobrze, chodźmy na posterunek. Zobaczymy, co nam wyśpiewa ten cały Werns. Jasne, ruszajmy. Tutaj możemy porozmawiać na osobności. No, słucham. Czego chcą ode mnie tajemniczycy? Szukamy Wernesa. Wernesa? Na co wam on? Możliwe, że od czasu do czasu wyświadcza przysługi utorczykom. Zaraz. Chcecie oskarżyć mojego człowieka o spiskowanie z obcym wywiadem? Spokojnie, nie rzucamy żadnych oskarżeń. Chcemy mu tylko zadać kilka pytań. Bez świadków, bez robienia niepotrzebnego szumu. Na pewno nie będziesz miał nic przeciwko, prawda? Wiesz przecież, że lubię załatwiać sprawy z korzyściami dla obu stron. No skoro tak, Werns powinien być tu obok, w tej dziurze na prawo od kryjówki. Co tam robi? Słyszałem, że to częste miejsce spotkań przemytników. Werns ma ich wypatrywać i dać mi znać, gdy tylko kogoś zobaczy. Ostatnio i tak nie nadawał się na patrole, więc przydzieliłem mu coś prostszego. Prostszego od patroli? Czyżby zaczął niedowidzieć, czy zapomniał jak stawiać nogę za nogą? Nie, był po prostu zbyt rozkojarzony. Jakiś czas temu stracił przyjaciela w zasadce orku. Sam przesiedział u nich kilka dni, zanim udało mu się uciec. Jeszcze się po tym nie pozbierał, a ja nie miałem powodu, żeby go pośpieszać. W końcu wróci do siebie. Nie wiedziałem, że straż stać na takie współczucie. Jeszcze trochę, a zaczniecie robić coś naprawdę pożytecznego, jak chociażby chronienie niewinnych ludzi. Może, o ile ci ludzie sobie na to zasłużą. Kastecius, wiesz, gdzie jest ta dziura? Tak, kojarzę. W takim razie idziemy. Dzięki za pomoc, Herewald. Jeśli uda nam się odnaleźć utojczyków, z pewnością się odwdzięczymy. No ja myślę, nie pomagam wam za darmo. Oczywiście, że nie. Bywaj. Znajdźka. Rozgląda się, a potem przykłada ręce do ust i woła. Pogranicznik Werns, Herewald nas tu pokierował. Mamy do ciebie sprawę. Przygląda się wam, nie wygląda najlepiej. Jest blady i ma podkrążone oczy. Nie znam was. Jesteśmy tajemniczykami. A jaką macie do mnie sprawę? Chcemy wiedzieć, kto zlecił ci kupną stali przepływowej. Patrzy na was przez długą chwilę, jak skamieniały. Słyszałeś, o co pytałem? Nie widziałem jego twarzy. Nosił maskę. Mówił, że potrzebuje tej stali. Dawał dużo złota. Nie zaniepokoiło cię, dlaczego nie pokazuje twarzy, albo sam sobie nie kupi tej stali? Mówiłem, dawał dużo złota. Czemu się nim interesujecie? Bardzo możliwe, że to autorski agent. Wiesz, gdzie go znaleźć? Po kolejnej dłuższej chwili kręci głową. Na pewno? Nie wiem, gdzie jest teraz, ale mogę wam powiedzieć, gdzie będzie. W takim razie zamieniamy się w słów. Chciał się ze mną dzisiaj zobaczyć. Powiedział, że znowu będę mógł coś dla niego załatwić. Mieliśmy się spotkać na skarpie po alaryjskiej stronie Galicy, tuż obok posiadłości Landała. Szybko wyrzekasz się nowego źródła dochodu. Mówiliście, że to utorski szpieg. Poza tym nie chce się na przykład tajemniczyko. Zbyt wiele was teraz fali gaić. I słusznie, wybacz na moment. Widzisz, jak Edgar oddala się od Wernesa, przywołując was do siebie skinieniem głowy. Znajdźka. Kościany łuk przetrwania i wręcza. Ciekawe, czy to coś warte. Zawsze coś. Gdzie jest Edgar? O. Co o nim myślicie? Strata przyjaciela nieźle namieszała mu w głowie. Nie wiedziałby, jaka jest pora dnia, gdyby go o to zapytać. Myślę, że coś przed nami ukrywa. Za bardzo się odciąga z odpowiedziami i wygląda na przestraszonego. Prawda, jest jakiś nieobecny. Pytanie, czy możemy mu ufać. Po tym, jak się zachowywał? Nie sądzę. No to zrobimy tak. Ja i Kastecius pójdziemy z nim na to miejsce spotkania i gdzieś się przyczaimy. Później zaczniemy śledzić jego zamaskowanego kolegę. Reszta będzie szła za nami w ukryciu przed Wernesem i utorczykiem. Ważne, żebyście się nie dali zobaczyć. Wtedy, jeśli wpadniemy w zasadzkę, będziecie mogli zaskoczyć naszych zasadzkowiczów. Wszystko pięknie, ale co jeśli osaczy was taka ilość utorskiego ścierwa, przez którą nie będziemy się w stanie przerąbać? No to już nic nie poradzę. Musimy spróbować. Śledzenie tego zamaskowanego gościa to najlepsza szansa na odzyskanie monoksydu. Wydaje z siebie ponury pomyłk. Odwraca się do pogranicznika. Ej, ty, Werns, podejdź tu. Widzisz, jak Werns się zbliża.
Słuchaj uważnie. Zaprowadzisz mnie i mojego towarzysza na miejsce spotkania z tym twoim sponsorem. Gdy się schowamy, poczekasz na niego, a potem go wysłuchasz i pójdziesz w swoją stronę. My już zajmiemy się resztą. Tylko żebyś nie próbował mu zdradzić, że tam jesteśmy, bo marny twój los. Zrozumiałem. Wy wracajcie do obozu. Przekażcie naszym, że jesteśmy na dobrej drodze do znalezienia kryjówki u Tojczyków i żeby szukowali ludzi do walki. To mówiąc, spogląda na nich porozumiewawczo. Zbierzemy kogo się da. Widzisz, jak wasi towarzysze wychodzą. W porządku, Bane. Sprowadź na te skarby. Za ile ten zamaskowany tu będzie? Jeszcze trochę. Miałem się z nim spotkać później. No dobra, to teraz musimy tylko znaleźć jakąś kryjówkę. Możemy się schować na ścieżce Dweyer. Pamiętaj, żeby w żaden sposób nie zdradzić zamaskowanemu naszej obecności. Dobra, Kasteczu, schowajmy się. Jakiś czas później. Jest i nasz utojczyk. Słyszysz, o czym rozmawiają? Nie, wiadę za bardzo wyje. Czyli czekamy? Czekamy. Wygląda na to, że skończyli. W takim razie chodźmy za nim. Jeziorko. Siedzą w wilczej jamie. No to dojewijmy utojczyka. Przekrzywia głowę, przyglądając się wam z zainteresowaniem. Cóż za miłe spotkanie. Poznajcie po głosie. To ty byłeś wtedy z Gorohaem pod Kemenak. Masz dobry słuch. Przydaje się, gdy trzeba nasłuchiwać, kto jest kim się patrzy. Czy to znaczy, że zazwyczaj nas nie słychać? W takim razie potraktuję to jako komplement. A propos, jak wam się podobała nasza ostatnia robota? Mówię tu oczywiście o waszym drogim dowódcy. Znakomita, aż żal się nie odwdzięczyć. Bardzo mnie to cieszy. Pozwólcie, że zawołam kilku kolegów, którym też będziecie mogli podziękować. Patrzy w boki, kiwa głową. Słyszysz czyjeś kroki. Przygotowaliście dla nas niespodziankę? Jak miło z waszej strony. Dobrze, że my pomyśleliśmy o tym samym. Kadej. Będzie ciekawiej niż myślałem. Sięga po broń. Bez obaw. Nie pozwolimy ci się nudzić. Czyta się to może. Thank you.
Kastyczus, Kaldi, łapcie ich, my sobie tu pojedziemy. No dobra, czyli łapiemy. Serio, mamy problem z paroma wilkami. Zaczyna szczerzyć kły, inne wilki robią to samo. Bronisz się. Uciekł. Przeklęte wilki. Spokojnie, jeszcze go dopadniemy. Gdzie ten zamaskowany od Benesa? Wymknął nam się przez śmierdzące kundle z tego tunelu. Niech to choleja. Nie mówcie, że nie udało się wam żadnego bezwładnie. Hendożeni fanatycy, jak zwykle walczyli do ostatniej kropli krwi. Czyli nic nie ugraliśmy na tej zasadzce? Przynajmniej pozbyliśmy się kilku kolejnych utorów. No i mamy pewność, że Benes to kawał zdradzieckiego chuja. Teraz możemy go przycisnąć bez zbędnych skrupułów. Myślisz, że wiedział o zasadzce? Utojczycy mogli go nie uprzedzić. Nie, to było zaplanowane od początku. Tak jak w przypadku Petra. Utojczycy musieli przekazać Bensowi, że jeśli ktoś od nas zacznie pytać o zamaskowanego, to ma ich przyprowadzić na skarbę. Ale to dobrze, jeśli utojczycy tak bardzo wciągnęli go w swoje intrygi, to pewnie wie coś, co doprowadzi nas do ich kryjówki. Nie róbmy sobie zbyt wielkich nadziei. Równie dobrze Vance może być tylko bezmyślnym popychadłem. Przekonamy się. Wracajmy do tej jego dziury. Przeżyliście. Zaskoczony? Przyszliście mnie zabić? Zależy, czy będziesz gadał. Aż tyle ci obiecali? Obiecali? Spogląda niewidzącym wzrokiem w przestrzeń. Kazali mi patrzeć. Patrzeć? Przykuli go do ściany, a potem zaczęli katować. Nie wiedziałem, że człowiek może tyle znieść. Nie powinienem był przeżyć rzeczy, które mu robili. Ale oni nie pozwalali mu umrzeć. Wiedzieli, jak przeciągnąć jego cierpienie. Zmusili mnie, żebym też go krzywdził. Widzisz, jak Benz osuwa się na kolana. Jego dotychczas beznamiętną twarz wykrzywia rozpacz. Nie chciałem mu tego robić. Nie chciałem, ale nie miałem wyboru. Cały się trząsł. Wcześniej stracił głos od krzyku, więc tylko trząsł się. I patrzył na mnie tymi wyczeszczonymi oczami. Kręcił głową, jakby chciał przegonić obraz ze swojej głowy. Pod koniec nie dało się go rozpoznać. Wyglądał jak zwierzę obdarte ze skóry. Kazali mi go dobić, więc zrobiłem to. Zabiłem go. Zabiłem. Zaczyna się krztusić własnym szlochem. Matko. Patrzy krytycznie na Vagenesa. Nie ma sensu teraz z nim rozmawiać. Utojczycy zrobili mu z mózgu wodę. Trzeba go zabrać do obozu, podać jakiś eliksir uspokajający, przywrócić do stanu używalności. Może wtedy dowiemy się czegoś sensownego. Chyba masz rację. Dobra, ludzie, podnieście go. Pójdziemy z nim do Trino. Podsumowując, cała dyskusja z Alaeilczykami sprowadza się do tego, że nie pomogą nam w poszukiwaniach, ale jeśli znajdziemy utojczyków, to może przyślą jakieś wsparcie. Więc kilka godzin rozmów i tylko tyle z tego wynikło? Niestety, nic na to nie poradzimy. Nasza sytuacja w Alailu jest jeszcze bardziej skomplikowana niż na Faligardzie. Bardziej skomplikowana? Nie powiedziałbym. Traktują nas tu jak tędowatych szlachciców w burdelu, których ani to przegonić, ani puścić do dziewczyn. To w sumie bardzo jasna sytuacja. Chujowa, ale jasna. Cóż, tutaj przynajmniej można coś przekąsić, zanim utojczycy znowu kogoś wykończą. Chłopak uśmiecha się wymownie, a potem wraca do obwiedzania udka z kurczaka, który zgarnął podczas obiadu. Skoro mówimy o zabijaniu, zostaje jeszcze sprawa pogrzebu Petra. Patrzy na wszystkich z posępną miną. Żołnierze pochowali już swoich towarzyszy pod posiadłością, ale dla generała chciałem zrobić coś wyjątkowego. Dlatego myślałem, żeby urządzić małą ceremonię jutro wieczorem. Mam nadzieję, że wszyscy się zjawicie. O ile znajdziemy do tego czasu monoksyty,
Znając Petę, a wolałby, żeby dokończyć robotę i rządzić łzy nad jego trupem. Petę pewnie doceniłby taką determinację, ale ja chciałabym, żebyś mimo wszystko się zjawił. Zmarli zasługują na odrobinę szacunku, nawet jeśli za życia nie potrafiliby tego docenić. Zanim odpowiada, że zlega się skrzypienie drzwi. Viv? I jak? Mamy trop, ale nie było łatwo. Musieliśmy wprowadzić pogranicznika w trans, żeby przebić się przez ścianę jego lęku i poczucia winy. W każdym razie Vance mówił, że po tym jak utojczycy kazali mu zabić towarzysza, wypuścili go w jaskini na granie. Wcześniej włożyli mu na głowę kaptur, żeby nie widział, jak dotrzeć do ich kryjówki. Gdy wracał do garnizonu, napotkał po drodze podróżnika taszczącego jakieś toboły. Co w związku z nim? Właśnie do tego zmierza. W głosie czarodziejki pobrzmiewa nuta irytacji. Jeśli chodzi o utojczyków, Vance spotkał się tylko z zabójcą, ale co tydzień widział tego podróżnika zmierzającego w kierunku grani i tachającego ze sobą górę tobołów. Podobno kolejna wyprawa wypada na dzisiejsze popołudnie. To by miało sens. Utojczycy nie mogą się tu otwarcie pokazywać, więc potrzebują kogoś, kto będzie im załatwiał zapasy. Dokładnie. Utojczycy wypuścili Vance'a w jaskini na granie, bo pewnie spotykają się tam ze swoim dostawcą. Jeśli się pośpieszymy, może zdążymy do niej przed nimi, a oni doprowadzą nas do swojej kryjówki. Nieźle, o ile to nie kolejna zasadzka. Z ostatnią sobie poradziliśmy, do tej podejdziemy podobnie. No to idźcie i śledźcie ich, oby z lepszym rezultatem niż ostatnio. Koleja, przeklęte żywiołaki. Uważajcie. Widzisz, jak jeden sopel idzie prosto na was. No i po kłopocie. To tutaj? Z tego co mówił Vance, to tak. W
porządku. Wejdźmy głębiej. Będziemy nasłuchiwać, czy ktoś się pojawi. Viv, dasz radę czymś przesłonić wejście do wewnętrznej jaskini? Stopię trochę śniegu. Jest tu tak lodowato, że woda szybko zamarznie. Świetnie. Chodźmy do środka. Idziesz za Edgarem. Razem z innymi przygląda się, jak Vivien uczy Lubosa czytać. Poruszając samymi palcami, wypala na ziemi kilka linii. Potem mówi szeptem. Ten znak to litera N, od której zaczynają się takie słowa jak noga czy nos. Vivien kreśli słowo noga na lodzie. Potrafisz to odczytać? Powinieneś już znać te litery. Noga. Odpowiada cicho, choć jest wyraźnie ucieszony. Bardzo dobrze. Teraz coś odrobinę trudniejszego. Kreśli na ziemi słowo nimfa. Przepraszam pani Vivien. Spamiętać nie mogę, co to był ten znak. Wskazuje literę F z bezradną miną. Nie szkodzi, odpowiada z łagodnym uśmiechem, a ty zaczynasz się zastanawiać, czy to na pewno ta sama Vivien. To litera F, jak fiołek. Spróbuj jeszcze raz. Nimfa. Bardzo dobrze. Vivien wygląda na naprawdę zadowoloną. Cicho, mówi szeptem. Słyszę kroki. Nasłuchujesz. W sąsiedniej jaskini rzeczywiście dochodzą odgłosy czyichś kroków. Przez jakiś czas czekacie, ale utojczycy nic nie mówią. Nie macie nawet pewności, ilu ich tam jest. W końcu jednak rozlegają się kolejne kroki, a potem słychać czyichś głos. Proszę, chleb, trochę sera, dwie wędzone szynki. Wszystko zgodnie z umową. Dobrze, odejdź. Rozmownie jak zwykle. No nic, miłego dnia panowie. Słyszysz, jak nieznajomy wychodzi. Tojczycy wymieniają między sobą kilka zdań, po czym również kierują się do wyjścia. Dobra, Vivien, pozbądź się tego lodu, mówi szeptem, wskazując wyjście. Ja, Castecius i Kade idziemy za nimi. Reszta trzyma się z tyłu, tak jak ostatni. W porządku, ruszajmy za nich, ich zgubimy. Pospieszmy się. Dobra, są Tojczycy. Co tu robi tych czarodziej? Manowała od niego o wiele silniejsza aura. Dopiero co nas zobaczyłeś i oczywiście od razu musiałeś podejść, żeby nam przeszkadzać, co? Dobra, ja sobie idę. Zejdź mi z oczu, jestem zajęty. Ciebie też miło widzieć. No dobra. Co to za dziwny znak? O, teleporty. Znaleźli sobie kryjówkę za portalem. Tylko jak się go otwiera? Stawiam, że to ma jakiś związek z tymi runami. Utojczyk coś mówił, jak przed nimi stanął. Znacie jakiegoś eksperta od magicznych run? Jeśli ktoś ma wierzyć, jak otworzyć taki portal, to pewnie ci dwaj czarodzieje, którzy bez przerwy sterczą na tym mrozie, próbując wyczarować sobie przeziębienie. Heh, pewnie tak. No to pomówmy z nim. Czego chcecie? Przyszliśmy poznać sekretną sztukę leczenia od mrożeń, ale najpierw możecie nam powiedzieć, jak się otwiera portal z takich grun. A czemu mielibyśmy to zrobić? Bo to sprawa życia i śmierci. Dosłownie, wielu tajemniczyków może zginąć, jeśli nie znajdziemy sposobu na przejście przez ten portal. Doprawdy? Może byśmy się tym przejęli, gdyby interesowały nas losy tajemniczyków. Nie obchodzi was to, że niewinni ludzie mogą zginąć? Jesteśmy czarodziejami, nie jest żadne. Przejmowanie się losem niewinnych to nie nasza robota. Rozumiem. Widzisz, jak Edgar kiwa głową, a potem podchodzi do Malusa i uderza go pięścią w twarz tak szybko, że czarodziej nie ma szansy nawet zareagować. A teraz? Co to? Wygląda, jakby chciał rzucić jakieś zaklęcie. Widzisz, jak Kadej dopada do drugiego czarodzieja, wybierając mu kopniaka w brzuch. Chwyta Malusa za przód szaty i znowu ściela pięścią w twarz. Czy teraz los tajemniczyków jest ci bliższy? No, słucham. Co ty wyprawiasz? Nie masz prawa. Widzę, że dalej nie dbasz o tajemniczyków. Znowu uderza czarodzieja w twarz. Może teraz?
Dobrze, dobrze, staje się zasłoń dźwiękami, jak tylko może. To wojolińskie juny używane przez kultystów tajemniczego bytu z Moedry. Zwykle aktywuje się je wypowiadając słowa oddaję część duchowi lodu. Tyle o tyle wiem. Widzisz, jak Edgar pomaga czarodziejowi wstać. No proszę, wiedziałem, że w głębi ducha jednak zależy ci na losie tajemniczym. Wygładza zagniecenia na szacie czarodzieja, uśmiechając się przesadnie słodko. Nie będziecie potem chować uwagi, prawda? Niech was magiczna pożoga pochłonie. Wiedziałem, że nie. Klepie czarodzieja po plecach z tym samym przesłodzonym uśmiechem, a potem odwraca się do ciebie. Wybacz, że musiałeś oglądać tą drobną nieprzyjemność, ale wiesz, czasem trzeba. Żartujesz? To było genialne. Te zrozumialcy same prosiły się o to, żeby uczyć im nosa. Nie inaczej. Wracając do naszej sprawy, Katlin i ja zostaniemy tutaj, żeby obserwować przejście. Zobaczymy, czy utoryczycy rzeczywiście używają tego miejsca jako kryjówki. Ty i reszta wracajcie do Teinu. Zjawimy się u niej, gdy będziemy mieć już pewność, że to nie pułapka. Jasne. Widzieliśmy waszą sprzeczkę z czarodziejami. O co poszło? Musieliśmy się dowiedzieć, jak otworzyć portal do kryjówki utorczyków. Czarodzieje wiedzieli, jak to zrobić, ale nie chcieli nam powiedzieć i byli przy tym bardzo niemili, więc doszło do rękoczynu. Pomogło chociaż? Dowiedzieliście się, jak otworzyć ten portal? Tak, po paru solidnych argumentach czarodzieje zaczęli popierać naszą sprawę. Edgar i Kadej zostali, żeby obserwować przejście. Chcą się upewnić, czy to nie kolejna pułapka. My mamy wracać do Teinu i zebrać ludzi. Zanim to zrobimy, Wilek i Zalan mają ci coś do powiedzenia. O co chodzi? Wiemy, o czym mówili utorczycy, zanim opuścili jaskini. Wiesz, musieliśmy nauczyć się utorskiego, żeby przetrwać w Talii. W każdym razie to, co słyszeliśmy, nie brzmiało dobrze. Wilek chciał przez to powiedzieć, że jesteśmy w ciemnej dupie. Według tych dwóch z jaskini Gojocha już prawie ukończył teleport. Jeśli to prawda, tym bardziej musimy zebrać ludzi. Chodźmy. Jeśli Gojocha rzeczywiście jest bliski ukończenia teleportu, to nie możemy dłużej czekać. Trzeba zwołać żołnierzy. Herbert, wiesz, co masz robić? Tak jest. Wykonać. Widzisz, jak Herbert wychodzi. A teraz powiedzcie mi dokładnie, jak dostać się do tej kryjówki i o co chodziło z tymi czarodziejami. Wzdycham i opowiadam. Chwilę później. Nie powiedziałabym, że to najlepszy sposób na załatwienie spraw z przedstawicielami Akademii, ale nie będę teraz tego rozcząsać. Czas nagli. Chodźmy zobaczyć, czy Herbert zmobilizował już żołnierzy. Przytakuje i mamy kilku żołnierzy. Żołnierze są gotowi do drogi, pani podpułkownik. Wiedzą, gdzie i po co idziemy? Tak, dowódcy drużyn już ich poinstruowali. Doskonale. Rozumiem, że wy też jesteście gotowi. Zawsze. Ruszajmy. O proszę, a ja właśnie miałem mówić Kadej, żeby was ściągnęła. Wilek i Zalan wiedzą, że słyszeli rozmowę utorczyków, których śledziliście. Wynikało z niej, że Gojocha jest bliski ukończenia portalu, więc postanowiłam nie tracić czasu. Rozumiem, słusznie. Tak się składa, że widzieliśmy już kilku utorczyków korzystających z przejścia. To chyba rzeczywiście ich kryjówka, nie kolejna pułapka, ale pewności nie mamy. Lepiej być gotowym na wszystko. Jesteśmy gotowi. Prowadźcie do tego portalu. Przygląda się uważnie znakom, potem kiwa głową. No dobrze, wypowiedzcie to hasło i wchodzimy. No więc, oddaję cześć duchowi lodu. Dostrzegasz świetliczną obręcz formującą się w powietrzu. Pierwszy oddział naprzód. Rozpoznanie i zabezpieczenie. Przygotujcie się na ewentualne pułapki. Patrzysz, jak pierwszy oddział biega do portalu. Nie wydaje kolejnych rozkazów, tylko wpatruje się z wyczekiwaniem w przejście. Po chwili widzisz, jak jeden z żołnierzy wraca przez portal. Jak wygląda sytuacja? Trafiliśmy do niewielkiego korytarza, pani podpułkownik. Było tam dwóch utorów, ale szybko padli. Pułapek nie widzieliśmy. Na końcu korytarza jest większa sala. Kapitan Herbert prowadził już tam nasz oddział. W porządku. Wszyscy za mną. Nasi ludzie już walczą. Za mną! Mierzy was spojrzeniem, potem odwraca się do zabójcy i mówi: przynieś kamienie, ja się nimi zajmę. Chcesz nas powitać? To miłe z twojej strony.
Mam nadzieję, że nasza wizyta nie jest zbyt dużą niespodzianką. Prędzej czy później szczury zalędną się w każdej dziurze. Edgar, zatrzymajcie Gojohaja. Ja spróbuję odzyskać monopsy. Oczywiście, panie podpułkownik. Witaj, olbrzymi. Chyba jeszcze się nie poznaliśmy. Jestem tym gościem, który w końcu złoi ci skóry. Nie obchodzą mnie szczury, które próbują nauczyć się szczekać. Nie rozczarujcie. Był Henryk na Nila. A wiem. Spoglądasz na Haligajczyków. Wiecie, że nie musimy walczyć, prawda? Za późno na takie rozmowy, Kasterczyk. Przeciwnie, powiedziałbym, że to idealny moment. Czyli wiesz, jak mamy się wygrzebać z tego gówna, tak? Bo ja jakoś tego nie widzę. Nikt mnie nie ochroni przed tym skurwysynami, a na pewno nie wy. Przykro mi, że tak myślicie. Dość gadania. Kadej, zajmij się tą małą. Ja i Lubos weźmiemy na siebie tego olbrzyma. Wilek, Zalen, Nibien, Kasteczu, zbierzcie jeszcze utorczyków. Do ataku. Poddaj się, Smarkulo. Nie chcę mieć na sumieniu takiego dzieciaka. Krzywi się wściekłą miną. Nagle słyszysz krzyk. Nie uchyla się w porę i buzdynga Gojohaja zahacza mu o ramię. Edgar! Widzisz, jak Anila korzysta z zamieszania. Uderza kadek z łokcia, z pewnym ruchem wykręca i nadgarstek, wyrywa sztylet, a potem tnie nisko po udzie. Kadek upada z krzykiem na ziemię, a Anila chwyta ją za włosy. Przykłada sztylet do gardła i... Pomyśl o Jurimie. Zamiera w ostatniej chwili. Kropla krwi spływa po krawędzi sztyletu. Co? Chcesz go znowu zawieść? Przez jej twarz przebiega cień zawahania. Jurim nic dla mnie nie znaczy. Oboje dobrze wiemy, że to nieprawda. Kręci głową, starając się odpędzić wątpliwości. Co za różnica? I tak już go zawiodłam. Wybaczył ci. Chcesz to zaprzepaścić? Zagryza zęby w wyrazie jeszcze większego wahania. Widzisz, jak skóra kadej szarzeje, a paznokcie wydłużają się. Pamiętaj, Anila, pamiętaj, że Jurim ci wybaczył. Podnosi wzrok na Vanahim i blednie. Kadej pochyla się nad przerażoną Anilą, gotowa rozszarpać ją na szczępy. Kadej, nie, ratuj Edgara. Kieruje na ciebie spragnione krwią ślepia, ale potem obraca się do Gorohaja i atakuje. Zbiegła Vanahim, po raz pierwszy słychać w jego głosie prawdziwy gniew. Kasteczus, kolejni utorczycy. Thank you.
Wydajesz się potwojny ryk i próbuje trafić Gojohaja w głowę. Pozwala Pazuję przejechać po stalowym kołnierzu zbroi, uderza ją buzdyganem w rzepę, a potem ją łapie za gardło i podnosi do góry jak szmacianą lalkę. Jesteś tylko nieudaną mutacją. Nie ma dla ciebie miejsca ani wśród nas, ani wśród tych szczurów. Zostaw ją, skóry wielu. Widzisz, jak Edgar wbija miecz w szczelinę czarnego pancerza. Z jego ust wydostaje się krótkie westchnienie, ale mutant nawet nie wypuszcza Vanheim ze swojego uścisku. Odrzuca tylko Edgara trzonem broni i dalej dusi bestię. Otoczmy go. Nie poradzi sobie, jeśli zaatakujemy wszyscy razem. Dobra, spróbujcie celować w wiązanie jego zbroi. Musimy go pozbawić tych płyt. Nic z tego, musimy się wycofać. Co, mam jeden z kryształów, drugi zabrała ta ich podpułkownik. Jeden starczy, aktywuj teleport. Gdzie się wybierasz? Widzisz, jak Gojohaj ciska nim za Renę i Lidię. Gotowe. Odzyskaj drugi kamień. Ja przekażę dokumenty wskazanemu. Potem patrzy na Anilę. Idziesz ze mną. Już uciekasz? Szczury to za dużo dla autorskiego kundla? Szczury bez swojego dowódcy nie są bardziej interesujące od pcheł. Tej jednej pchle obiecałeś ból. Rozkładasz szeroko ramiona. Czyżbyś zapomniał? Bo ja już narobiłem sobie nadziei. Patrz na ciebie przez ramię. Jeszcze się spotkamy. Wygląda na to, że jeszcze zabawy pozostaje w moich rękach. Wyjmuję broń. Stajesz do walki. To powalczyliśmy. To była dobra walka. Po tych słowach pieśń, które czeka, przestaje się unosić. Kasteczus, wyjmij kryształ z portalu, zanim zjawią się posiłki. Mam monoksyd. To chyba koniec. Rozgląda się wokół z lekkim niedowierzaniem. Mamy oba monoksyty. Ponieśliśmy względnie niewielkie straty, a utojczycy uciekli do swojego kochanego hegemona. Więc tak, chyba nie zawaliliśmy tej sprawy. Oddaję Sztyrnu monoksyd. Potem patrzy na Edgara. Jak się czuje Kady? Jest trochę poobijana, ale wyliże się. Prawda, dziecino? Powoli kiwa głową. Zabierz ją do medyka. Herbert, ilu straciliśmy ludzi? Łącznie 11, ale utojczycy stracili znacznie więcej. A co z tym w kącie? Pojmaliśmy go, a raczej sam się poddał. Znam go, to Haligajczyk. Zaczął pomagać utojczykom, bo jeden z naszych zabił mu żonę. Powinien stanąć przed sądem, ale to by oznaczało kolejne zmagania z haligajskimi władzami, a na to nie mam teraz czasu. Oddaję go w twoje ręce, Kasteczus. Ufam, że postąpisz słusznie. Herbert, zbierz jeszcze ludzi. Wracamy do posiadłości. Tak jest, pani podpułkownik. Thank you.
podnosi głowę i patrzy na ciebie beznamiętnym wzrokiem. Zostawcie mnie z nim. Co teraz? Pomogłeś Gojoharowi wciągnąć nas w pułapkę. Przez ciebie zginął nasz generał. Nie chciałem jego śmierci, ale to była moja jedyna szansa, żeby wyjść z tego cało. Przecież obiecałem, że cię nie zabijemy. Naprawdę tak źle o nas myślisz? Nie tylko o was. Zrozumiałem, że każdy dba wyłącznie o siebie. Vincent mnie tego nauczył. Potem wyciągam nóż. Zrób to szybko. Przez chwilę spoglądam mu prosto w oczy. Potem sięgam ręką za jego plecy i rozcinam więzy. Wbijasz mu oszczep w sam środek serca. Szybko, tak jak to sobie tego życzy. Jego twarz blednie. Tuż pod koniec pojawia się na niej ślad uśmiechu. Wygląda na to, że wreszcie spotkałeś swoją żonę. Oby już nic was nie rozłączyło. Kładzie ci rękę na ramieniu i robi pokrzępiającą minę. To co, wracamy? Wracamy. Muszę wam pogratulować. Tajemniczycy mogą dziś świętować, a to w większości wasza zasługa. Pedry byłby dumny. W to nie wątpię. Może nawet nie ubliżałby nam tyle, co zazwyczaj. Pytanie, co dalej? Może odzyskaliśmy monoksydy, ale Gojohar zebrał dokumentację Petra do Utoru. Czy mądrze będzie przeprowadzać ten atak, skoro Utorczycy mogą o nim wiedzieć? O tym zadecyduje już naczelny dowódca, gdy tylko do nas dotrze. Nie powinno mu to zająć więcej niż 2 dni. Generał Seppe się tu wybiera? Tak, wysłałem mu wiadomość przez Humboldta zaraz po śmierci Petra. Zobaczymy, co powie. No to nie pozostaje nam nic innego jak czekać. Najpierw musimy połować Petra. Pogrzeb odbędzie się zaraz po świętowaniu. Kastecius, możesz zajść do namiotu Kulbaki, który służy teraz za lazaret, i dowiedzieć się, czy Kady będzie w stanie przyjść? Oczywiście. To idź. Pani podpułkownik? Powinnaś odpoczywać. Nic mi nie będzie. Już nieraz to słyszałam. A później wołano mnie do bladych, półżywych tumanów, którzy zemdleli na drodze lub dostali krwotoku przy kuflu. Bez obaw, Kadej jest twardsza niż się wydaje, zapewniam. To druga najszczęstsza rzecz, jaką słyszę. No ale nie powstrzymuję was. Idźcie, jeśli chcecie. Tylko pamiętajcie, że robicie to na własną odpowiedzialność. Tak, tak, zapamiętamy. Witaj, Kastecius. Przyszedłeś się dowiedzieć, co z Kadej? Tak, miałem spytać, czy będzie w stanie przyjść na pogrzeb Petra, ale widzę, że już nie muszę. Nie musisz. Chodźmy na ten pogrzeb. Jesteś pewna, że wszystko w porządku? Nie musicie się o mnie martwić. Przecież mi nigdy nic nie jest. Widzisz, jak Kadej wychodzi szybkim krokiem z pomieszczenia. Patrzy za dziewczyną, a potem wydaje z siebie ponury pomyłek. Co z nią? Nie wiem. Może jest zła, że pozwoliła się tak sponiewierać. No nic. Chodźmy do podpułkownika. Zobaczymy, czy nie potrzebuje pomocy w przygotowaniu pogrzebu. Petr był człowiekiem, dla którego liczyło się tylko dobro terenu. Robił wszystko, co mógł, żeby ratować nasz kraj. Jeśli sytuacja tego wymagała, nie bał się obrócić sobie rąk. Jego metody często budziły moje zastrzeżenia, ale nie mogłam odmówić mu determinacji. To właśnie ta determinacja sprawiała, że ciężko było zdobyć jego uznanie. Zadowalały go tylko najlepsze rezultaty. Wszystko inne przyjmował z rozczarowaniem, które zwykł wyrażać w bardzo ostrych słowach. Choć nie zyskiwał sobie tym sympatii, nie można zaprzeczyć, że pod jego dowództwem nasz ruch zyskał na sile. Petr dał nam siłę w tej nierównej walce. Kto wie, może to właśnie takiego generała potrzebowaliśmy najbardziej. Widzisz, jak Trinu bierze pochodnie od jednego z żołnierzy i podchodzi do stosu. Podpala drewno, potem oddaje pochodnie żołnierzowi, dobywa miecz i unosi oszczep ku niebu. Za generała Vulsunea! Za generała! Po chwili opuszcza miecz i zamienia parę słów z Herbertem. Widzisz, jak ludzie powoli zaczynają się już tu schodzić. Cieszę się, że jesteście. Nie mieliśmy warunków, by pochować generała ze wszystkimi honorami, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Skromnie i szybko. Petrowi by to odpowiadało. Pewnie sam chciał odejść w oddechu Toriza. Tak, wspominał mi kiedyś o tym mimochodem w jednej rozmowie. Postanowiłam uszanować jego życzenie. Tak myślałem. Z jego ambicją będzie mu lepiej wśród tych wszystkich władców i dowódców szukających uznania u smoków niż w spokojnych zaświatach dla jeszcze z nas. Ta przemowa też przypadłaby mu do gustu. Tak myślisz? Zastanawiałem się, czy nie była zbyt krytyczna. Według mnie była w sam raz. W każdym razie, do czasu przybycia naczelnego dowódcy
Nie mam dla was kolejnych zadań. Możecie wykorzystać ten czas, żeby zająć się swoimi sprawami. Niewykluczone, że potem czeka nas najważniejsza operacja, jaką przeprowadziliśmy po powrocie do Alei, więc bądźcie gotowi. Dobra, ludzie, słyszeliście panią podpułkownik. Idźcie się napić, zabawić, może coś zarobić. Korzystajcie, póki jest czas. Nie musisz nas zachęcać. Do zobaczenia. I zakończyliśmy tamtą misję. Dostaliśmy 250 tysięcy doświadczenia. I tym samym kończy się też ten materiał. Jeśli lubicie moje filmiki, proszę zostawcie po sobie jakiś ślad. Lajka, komentarz, najlepiej subskrypcję. To już wszystko na dziś. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć!